Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w takiej grze, co się zowie RimWorld. Jak my tutaj... bo ty nie masz gdzie spać. Jest. Ogólnie to powinniśmy znaleźć pokój, gdzie same Witoldy śpią w jednym pokoju. O, tak by było zabawnie. No szczerze, na ten moment to kurczę nie mam pomysłu. No albo na szybko byśmy tu musieli zrobić, a później to jakoś gdzieś coś. Chyba żebyśmy tu do góry szli dalej, a tutaj bioferyty leżą od dawna. Biała, gdzie ty jesteś w ogóle? Nie widziałem go przez chwilę, no pan coś tam gotuje, jakby co. No dobra, niech tam sobie gra leci, ale my musimy... Drewniane łóżko tutaj da. Może tak damy łóżko. Stolik nocny. W sumie czemu one tak stoją, to nie wiem. One tak powinny stać. Ale już jeden pies. Hał. Tutaj mamy doniczkę i tu damy takie coś. No i takimi rzeczami się zajmiemy. Więc dobra, oni tutaj mają, więc białas, ty w tym momencie masz dobry posiłek robić. Masz świadomość tego? Dobre posiłki robi, no bo tu ma mięso, a tu ma różne niemięsa, tak na dobrą sprawę. Dobra, bladacz, ty sobie żyjesz, okej, okay, przechadzasz się. Raczej nikt tam chory u nas nie był, ani nic takiego. Ty już masz, to zniknie znieczulenie. Kurczę, nie pamiętam. Chyba... manipulacja złe. Nie wiem, czy to... bo tu jest palec wskazujący lewej ręki jeszcze. Problematyczny. No ale dobra, nieważne. Wy tutaj róbcie swoje. A ja myślę, że pójdziemy sobie, bo mieliśmy się udać. To było tu. Zostało nam 14 dni. Przęt karawana, akceptuj. Tylko nie, muszę poczekać, bo w sensie nie ma jedzenia, to anuluj. Bo musi nasz białas tutaj ogarnąć dupę. Tylko to trzeba będzie... No szkoda, że bladaczowi nie mogę nawet powiedzieć, weź tam coś tam przenieś. Ty weź ogólnie wstań. Przenieś te ziemniaki, żeby białas nie musiał tak latać jak głupi. A ty musisz też coś dostać ostatecznie, więc myślę, że możemy ci też dać ten przebijacz nerwowy. Masz duże strzelectwo, nie? Dobra, będzie jedzenie, no musimy porobić trochę więcej tego jedzenia. I będzie git. I zdążymy jeszcze dzisiaj trochę Tegas, co? Tak. Tegas polujący na indyki w beznadziejny sposób. Bardzo beznadziejny. Jak to Tegas? No biega. To jest jego cecha, biega. Dasz radę Tegas kiedyś coś złapać? Czy tak niezbyt? Chyba niezbyt. Dostał zatrucia? Brudny obszar gotowania? Gdzie on brudny? Czy kłamiecie? W ogóle co my z tą osachą, my z tą osobą staramy się powoli ogarnąć. Ile tu jeszcze? No to już bliżej niż dalej. Chociaż jest nam potrzebna osoba, która ostatecznie... Czekaj, jemu nic nie wycinaliśmy? Już nie pamiętam. To jemu nic nie wycinaliśmy? Jakim kurde cudem? Bladacz, co ci mówiłem o staniu w drzwiach? Nic nie rób. I nie stój w drzwiach, jakbyś mógł. No to w ogóle byłoby super. Masz tu jeszcze, dobra, ale ktoś by musiał ci... Wito, weź jeszcze tam przenieść te ziemniaki. Ze 3 razy czy coś. I tutaj Artyom, bo ty teraz to robisz. I ten górski Tegas, a ty jesteś od budowania, czy ty już zostałeś... Chyba Tegas. Weź tę ścianę zrób. Pa, 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 pa.
Pegas zrobi te ściany. Coś my tutaj jeszcze... O kurde. Vito zaczyna cierpieć na silne bóle głowy i błaga o pomoc. Nie jest w stanie myśleć i szybko traci funkcje poznawcze. Coś poszło nie tak podczas procesu kopiowania. Jeszcze przez jakiś czas można odwrócić ten stan przy użyciu odpowiedniej technologii, np. serum leczącego. Jednak nieleczony zmieni się on wkrótce w stałą przypadłość. Ale Vito klon. Dla dobrego. Rozpadający się umysł. Za kilka dni będzie niezdolna do wykonywania... większości prac, wystarczająco zaawansowana technologia, tak jak serum leczący, pozwoli jeszcze przez jakiś czas odwrócić ten stan, jednak wkrótce zmieni się on w stałą przypadłość. A w ogóle ma... Ojej, to i tak to dupa. No szkoda. No to ten Witold taki nie wypał. Nie, to tu są sery. Serum leczące. To my nie mamy czegoś takiego. Czy to jest... Serum otępienia umysłu, niszczyciela... Gdzie indziej byłoby serum leczące? Może tutaj jakimś cudem? Czy jestem głupi i to jest co innego? Mogę się coś więcej dowiedzieć o tobie? Na serum leczące, ale tu nie mogę nic kliknąć. Tu żadnych procentów nie ma, tylko że świadomość 90%. Mózg 10 na 10. No bo gdzie indziej? No tutaj raczej takich rzeczy nie robimy. No serum to tu się robi, ale no nie widzimy jeszcze czegoś takiego jak serum leczące. Serum metal krwi to było co innego, nie? Tam jakieś tam rzecha odporny na obrażenia, ale wrażliwy na ogień. No to byśmy musieli przejść tutaj. No to ten generator... No już zrób może ten generator, chociaż dobra. To zamienimy na zaawansowane rytuały, może tam odblokujemy jakieś sera. Albo tu może są sera. A co my musimy zrobić w sumie, żeby to odblokować? To idzie z tego, a my to mamy. A chyba, że... To jeszcze broń bioferytowa, tak? To jest podstawowe. No nie wiem, dobra, to pójdziemy tam, coś może znajdziemy, jak nie, to nie. To mówi się trudno. Pegas, ty tam dalej polujesz. Tu już się trochę więcej zrobiło. Białas się modli. Klaustrofobia? No to moja wina, że ty tyle siedzisz i pracujesz ciężko. Jesteś dobrym człowiekiem. Handlarz hurtowy? Dzień dobry. No tam... Nie chcę bić tych biednych ludzi, co przychodzą handlować. No, ja nie jestem zwyrolem. A, i tutaj ogólnie mamy buławę. A, ta buława to już tam może se... Czy są tu złe rzeczy? Ostatecznie chyba nie. A jak tam moje kuski? Biała nie jest już zainspirowana, okej. Okay. Baran jest głodny. Ale to tu masz jedzenie, możesz się jeść. No musimy tych mawałów się pozbyć, chyba, bo one nam zeżrą wszystko ostatecznie. To będzie większy problem. Na dobrą sprawę. No, białas jakby co to może robić? Uszy i kurtkę. Ukończone, no dobra. Jakieś spodnie może jeszcze ewentualnie tam poszyjemy sobie. Witnie, Artyom. Ma społeczne 12, Vito ma 9. Tak, bladacze wyślemy. No to Artyom mimo wszystko najlepszy, jeśli chodzi o handlowanko. Osiołka mają, to widziałem na pewno. Gdzie jest ta osoba? Handluj. Nie mamy dużo srebra, ale może jakimś cudem coś się sprzeda. No ja wam mogę sprzedać mojego barana, kurde, chociażbym nie chciał. Osiołka. O, mogę jeździć na osiołku. Może byśmy sobie wzięli takiego osiołka?
Zaraz sobie pomyślimy, co ja mógłbym wam sprzedać. Wiecie może człowieka? Hej, nie widzę, żeby go nie chcieli. Hej, nie ma go. Albo jestem ślepy, albo nie ma go ani w rzeczach, które mogę sprzedać, ani w rzeczach, których nie mogę sprzedać. Czemu? Czemu tego człowieka tu nie ma? Dziwne. No trochę różnych parek porobiliśmy. Z wełny alpaki mogę sprzedać. Bo to tak, to sprzedaję. Może, no dobra, jedno sprzedam, tam się zrobi. Parkę ze zwykłej skóry można sprzedać. Coś tu jeszcze jest takiego drogiego. Koszula z lekkiej skóry 49% to możemy sprzedać. Koszula z niebieskiego futra można sprzedać. Jak jesteś poniżej 50% to sprzedaj. No hełm to może nie. Dobra. Chusty plemienne, sranie w banie. Czapki niech sobie zostaną. Książki niech sobie zostaną. Ziołowe zestawy, no w sumie nam się ziołowe zestawy skończyły, ale my zrobiliśmy zwykłe. Więc może uznajmy, że nie. Szczególnie, że tam tylko 3 gościu ma. No wełny to może nie będę sprzedawał. Psia skóra. Znaczy oni sprzedają psie skórę, psią skórę, nie może, nie, żeby nie może to ja. Komponenty niestety tylko ja mogę im sprzedać. No mogę mięso, to nie. To chyba tyle. Chyba, że pemikan jeszcze byśmy wzięli. To my nie jesteś na takiej ilości. Tam za stówę. Za stówę mogę. Niech będzie za stówę pemikan. I tego osiołka sobie weźmiemy. No bo co tutaj innego? Dobra. Akceptuj. A gdzie ten osiołek? On był z drugiej strony chyba. To jest mój osiołek. Osioł jeden. Już nie popełnię... Z tymi zwierzątkami jest taki problem, że to trzeba gdzieś tam kliknąć idealnie. Zatem był przypisany. Sernias. Kto był przypisany? A, klony Witoldy. Co ty robisz? Odzyskujesz metal z odpadków. A, ty gdzieś jakieś odpadki znalazłeś? Czy my ich nie ruszaliśmy? Nie, dobra, weźcie... Uwiąż tego osła. Skąd to się tu wzięło? Pytanie dnia. No prądów jest mało. To jest drugie pytanie dnia. Kozioł jest w pełni wyleczony. Great stuff. I ten pemikan jakbyś... Witold... Chcesz badać. No dobra. A nie. Witold, szybko. Przenieś to, bo nam zżerają. Świnie. No i tyle było z tego. No musimy tego się pozbyć, cholerstwo, jutro rano. Jak to jest z tymi świniami? Prądy się skończyły. Dobra, może to zbudujemy, chociaż stali 150 to my nie mamy. Tutaj mamy niewiele, znaczy nie, trochę tej stali jest, ale tu jeszcze jest w ogóle nie zabrane, nie pochowane. Kocha? Jakie kocha? Nie ma, no dobra, nie będę wam tam przeszkadzał. Jak skończysz kochać, to weź przenieś trochę stali. Raczej nic ci nie będzie od tego. Więc tak, ja bym wziął... Bladacze bym zostawił. Wziąłbym prawdziwego Witolda, wziąłbym prawdziwego... Znaczy, właśnie nieprawdziwego, bo sklonowanego Tygasa. Prawdziwy Tygas nam umarł. No i Xerneas chyba by poszedł. Ten by bił wręcz. Ten by strzelał i ten by strzelał. Chyba trzy osoby sobie poradzą. Osiołka dostaną do pomocy. O chyba sobie poradzą. Miejmy nadzieję. Mm.
No więc poszedł. Żeśmy jedzenie tutaj. No, z tymi prądami to tak różnie jest. Dobra, niesiesz tę stal. Abyśmy to mogli zbudować. Jeśli tu jeszcze zeżarli wszystko i zadowoleni, kurde. No bo ty tam sadź. Białas, gdzie idziesz? Idziesz gotować. No dobra. Koza jest w pełni wyleczona, okej. Okay. A Witold, bo ja dalej nikt ci nie zrobił tego, nie? Pewnie, że nie. Tegas. A, idziesz robić... Akurat idziesz robić łóżko, jak my ogarnęliśmy, że to są takie problemy. Tylko, że ten Witold, kurczę, on... Na razie jest wszystko łagodne. Dobra, tu niech pobudują. To jest Witold Klon. Witold Klon. Dobra, no i widzicie, jak tu jest ładnie, wspaniale, cudownie. Żyć, nie umierać. I tam jeszcze masz co jeść, ale się w końcu zrobi problem. Właśnie jak tutaj, tu jest... Minus 3. Się nie zepsuje, tam się nie zepsuje. Dobra. No bo coś im muszę dać na tę wyprawę. Jakbym wziął 3 osoby, to każdy musi mieć co najmniej 2 rzeczy, jak nie więcej ostatecznie. Co wy macie podartego? Białas na przykład, co ty masz podarte? Parkę z niedźwiedziej skóry. A ty nie masz... Ty nie masz co ubrać innej? Poza tym parkę to nie jest ci za ciepło, Białas? Jakie Białas? No minus 32, ty nie potrzebujesz parki teraz. Weź tam sobie ją zdejmij. Dobra, karawana odchodzi. Weź tam odłóż. Zdejmij. Posprzątaj na wszelki wielki. O, budujemy rafinerię biopaliwa. Super, tylko że to też prądu potrzebuje. I zlecenia. Zrób chem paliwo z drewna. Substancji organicznych. Nie no, z drewna, mamy dużo drewna akurat. Więc to nie jest problem. Baran może już chodzić. To akurat dobra informacja. Chyba to na razie wyłączę. Wyłączcie to, to będzie spokój. Dobra, Tegas. Na chwilę coś tam wymyślimy z tobą. W ogóle co ty masz na sobie, Tegas? No ty masz wszystko, co możesz mieć. Witold. No Witold pójdzie bez zbroi najwyraźniej. Bo nie widzę, żebyśmy mieli. Xerneas mógłby ubrać jeszcze. Gdzie jest Xerneas? Mam ty tutaj. Chyba jak skończysz Xerneas, będziesz miał bardzo proste zadanie. Prosty hełm masz ubrać. Vito dostał zatrucie. No to prawdziwy Vito nie idzie. Brudny obszar gotowania. No to zostało posprzątane, kurde. No to prawdziwy to ten Vito pójdzie w takim wypadku. No. Ten Vito pójdzie, tylko niech te spodnie już skończy. Albo nie skończy. Zlecenie ukończone, zrób łupki. Okej. Okay. Jejku. O, właśnie. Jeszcze to tutaj nam zostało do ogarnięcia. Mamy piękne drzwi. Co ty tam kombinujesz tutaj? Proszę nie kombinować, bo się pogniewamy. Dobra, Białas robi to teraz tak. Świat. Akceptuj, dobra. Więc tak, bierzemy na pewno tego Witolda z pistoletem. Bierzemy Xerneasa z ikwą. I bierzemy Tegasa. Na trójkę. I bierzecie osiołka. Natomiast jest ciąży, nie. Bierzemy osiołka. No tak, szybciej jadą. W 2-1 dnia tam dotrą. O, więźnie można brać.
przedmioty, zaopatrzenie. Wasz 14 dobrych posiłków musicie, uciekajcie. Potrzebuje się to w dwie strony, tam załóżmy łącznie, niech będzie na 5 dni, zawyżając. Dni żywności 3-8, jeszcze zgnije. To nie gnije, nie? To no mało mamy tego pemikanu. Albo wy ziemniaki chcecie brać, nie wiadomo po jaką cholerę. No zestawy medyczne, okej, okay. I śpiwór. Ale po co ziemniaki? A, tu byśmy byli lżejsi trochę. Tylko no to tak będzie problem, bo będziemy mieli żywność na jedną stronę. No tak. Dobra, weźmy coś takiego. No i tam jeżyny zbierają, nie? No nie wiem, dobra, zobaczmy. Może coś tam znajdą, gdzie pójdą. Więc bierzecie śpiwory, bierzecie zestaw medyczny, bierzecie dobry posiłek. No bo wynaturzone mięso też by nam zgniło. Więc nie ma sensu brać bladacza, moim zdaniem. Dobry posiłek, prosty posiłek, pemikany. To chyba nic, no bo co i po co? Haha, tutaj trupy mogę brać, naprawdę. No to wasza trójka i zwierzątko i wysyłamy was po otwierć. Dobra. To jest nasz plan. Jaki to jest plan? Teraz jak tutaj z temperaturką? Tu już może być za ciepło. Ale nie wiem, czy oni narzekają. Chyba jeszcze nie narzekają. O! I mamy, to tu można przełączyć. Niech się robi. To Vito prawdziwy żyga niestety. No to jest problem. A, bo i tutaj kolnictwo potrzebuje ratunku. No tak, Vito się zeżygał. Artiom, nie odpoczywasz. Uratuj. I po cóż nam to pomieszczenie dziwne? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy właśnie sobie nie wyłączyć tu niektórych rzeczy. Tutaj pewnie już... Dobra, oni już sobie wyszli. Nie, ale podziurawiony strój. A ty co tam masz podziurawione? A, spodnie. Nie, koszula. To nie masz innej koszuli? To sobie ubierz parkę może. A tutaj ta koszula? A to też jest parka. No myślałem, że porobiłem trochę koszul. Tutaj porobimy jakieś koszule. Dobra, Vito leczy Vito. Umiarkowane. No to niestety nie mam pomysłu, co ja mam zrobić z tym biednym człowiekiem. Z tym biednym klonem. Trudno się mówi. Bywa tak w życiu. Dobra, wy. Za 1-7 dnia tam dojdziecie. Oczywiście liczę na to, że cokolwiek nas tam czeka, nie będzie naszą porażką. Bo jak będzie, to trochę przyps, ale to wszystko jest możliwe ostatecznie. Szczerze, na razie możemy zatrzymać to.
Nie jest to aż tak istotne moim zdaniem. No te ma... Może je zamkniemy tam w środku? To było nawet zabawne, bo one mają ile tam? 10% szans, że się wkurzą? To, że one by się wszystkie rzuciły pewnie. Teraz te gasa zabraliśmy. Ej, i teraz tak zamknąć te mawoły, ale one już wyłażą. To było zabawne. Czekaj, ta... Tu byśmy mogli Artium zrobić. Może tam zamkniemy chociaż kilka, nie śmiesznie. Nie, wychodzą. Artium. Nie, już wyszły. Czekaj, bo ty idziesz konsumować. A ty nie jesteś przydzielony do budownictwa w ogóle. To jest przydzielone do budownictwa. Górski Alex na czwórce, bo on teraz tu się zajmuje ważniejszymi rzeczami. Czemu to tu leży? O, Artium dostał zatrucia. Mhm. Buduj to. Może akurat będą w środku. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, frajery, siedźcie tam. No to wszyscy się zatruwają, mimo że już jest tutaj czyściutko, no. Bez przesadyzmu. Takiej tragedii to nie ma. Ajajajajajajajaj, same problemy się porobiły. Jak my stoimy z tym głównym bananiem, ojejku, daleka sprawa do tego. Ale jak mamy to, to nam troszkę idzie do góry. A, bo my tutaj mieliśmy do uzyskania. Może róbmy do uzyskania 60 na przykład. Vito może już chodzić. Dziękujemy, Vito, że możesz już chodzić. On to specjalnie zrobił, żeby nie wychodzić. On nie chciał. On wiedział, że tam coś złego się stanie. Nie chciał umierać. Taki jest, będzie plot, wiecie? No dobra, czyli jedna z was jest wciąż... Znaczy jedna z was. No, to jest tylko jedna kobitka. Kapsyła. Ja myślałem, że atak piratów czy czego tam. Huch. Wełna bizona. No dobre. Ej, mamy przynajmniej ten. Odłamki metalu. Pa, 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 pa. Bladacz, jak tam sobie radzisz? Jeszcze tam, no będziemy ścinać najwyżej tam te drzewa, nie? Dobra, ty przenosisz wełnę bizona. Bladacz takie, daj mi jeść, daj mi jeść. Myślę, że możemy to przełączyć? Czy na razie olać temat, skoro mamy tutaj jedzonko? Niewielkie ryzyko załamania. A ty głodny jesteś. Weź tam się nie klonuj czasem na nowo, co? Bo będzie plot twist, jak się nam znowu sklonujesz. Myśliwie nie mają broni dystansowej, trudno się mówi. 1-2. Dni żywności 1-9. No zobaczymy, co tam się wydarzy. Osiołka nam najwyżej nam zabiją. Nie, no dobra, jedzenie już się zrobiło dużo. Tutaj. Więc tu trochę porobimy sobie paliwka. Będzie miło i przyjemnie. Ale trzeba będzie też pościnać drzewka. No i wszyscy... Ten... Nie! Wszyscy się zatruwają teraz. Ja pierdziule. Przecież czyściutkie już tu jest. No kurde. Biała z tych głupku. No i dupa. Tak zwana dupa, wiecie? Myślę, czy coś sobie... Może sobie zrobimy jeden sztucer. ...4,50... Penetracja 13... Czas namierzania 1,7...
A taka szczelba. 4,50. A, może trochę czas namierzania. Nie, to strzelba lepsza. Tam pewnie jest większy zasięg czy coś. Może zrobimy sobie jeszcze tak ze dwie strzelby na wszelki wypadek. No to nieźle, to tamci będą pozatruwani, będą umierali. Czy to się wydłuża przez to imprezka? Chyba nie. No ale ten ma problemy. Aha, czy powinno być noszone przez innych? No, ból jest silny, ruch, manipulacja. A, mój Boże. Także tego. Syf, 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 jeszcze raz syf. Jak my tam z badaniami stoimy? No to trochę nam zajmie mimo wszystko. Życie. No prąd idzie do góry. Może to włączymy mimo wszystko. Ten tu przetapia. I mamy stal. No to jest miłe. Ty tam Tegas możesz mieć podarte, wiesz? Ubrania. Bo to sprawdzałem akurat. Aha, zapomnieliśmy o tym. To już znieśli? Czy się popsuło? Nie no, chyba znieśli. Coś tam. A jak właśnie, jak tam wy? Ej, w sumie może im pozwolę umrzeć z głodu. Łatwy sposób na mięsko z nich. Nie trzeba się tam do nich strzelać. A się nie wkurzą, żeby tam atakować wszystko wokół, nie? Niech sobie tam umierają z głodu. Będzie śmieszniej. Aj, idź ty kurde. Białas jak zwykle nie ogarnia tematu. No cały białas. No w zasadzie to Xarnias dostał zatrucia. On już był zatruty. To nie wiem, czy to robi. A tylko on. Dlaczego reszta nie? No w sensie z tamtej ekipy. Dobra, co my jeszcze możemy ze stalą zrobić? Ostatecznie chyba wszystko już wybudowali, a tutaj nikt tego nie buduje. Bo Artyom to się zajął sianiem tutaj, no bo to jest dość istotne. Żeby to wszystko wysiać. Pa, 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 pa. No i później to bym chciał jeszcze, wiecie, tym ogarnąć, ale to trzeba więcej prądu. Nad czym pracujemy cały czas. Tu się nic nie psuje, nie? Dobra. Bladacz. Ty jeszcze masz jedzonko. Jakieś jeszcze masz. Tyle dobrego. Wy tu ścinacie. Akurat też dość istotna sprawa. I no okej. No tutaj więcej nie zrobimy, choćbyśmy chcieli. Inspiracja. Tegas dostaje, będzie strzelał celniej. To akurat przyjemne. Jak wy tam jeszcze? 0,4 dnia. No to może to nam troszkę uratuje dupsko, jak on tam będzie strzelał celniej. Jeszcze jakbyśmy tę stal przenieśli. W ogóle byłoby cacy. Artyom, ty idziesz tutaj tankować. Pierdołami się zajmujesz, Artyom, mówiąc szczerze. Pobuduj. A, bo ty nie jesteś przydzielony do budowania. No to chociaż ponieś wszystko. Okej. Ty. Porób tutaj wszystko. Bladasz niech sobie popatrzy, jak to wygląda. Gdzie ty idziesz z tym? A, ty to odnosisz? Nie, on bierze po prostu więcej chyba. No okej. Okay. Mówicie, że się pokończyło. No ziemniaczki się pokończyły. No dobra. Tu jest 80%. Tutaj 40%. 25% już to jest bawełna. No, troszkę nam to zejdzie jeszcze. Gorzej, że te cholery tutaj dalej łażą. O, Vito cierpi na stępienie poznawcze, które stało się permanentnym stanem.
złamany umysł. Osoba ta straciła większość swoich zdolności poznawczych, co uniemożliwia jej wykonywanie złożonych zadań. Jest cieniem dawnego siebie. Ten stan jest nieuleczalny. A. No to Vito stał się bezużyteczny. No. Będziesz myśliwym od teraz, no bo co innego. Możesz być strażnikiem. No to słaby klon nam wyszedł tym razem. Bywa i tak. To kto tam, przepraszam, teraz jest od budowania? Vito prawdziwy i ten górski. Górski przenosi stal do składowiska, to akurat też dobrze. Dobra, ale Artio, możemy cię wyznaczyć z powrotem do budowania, myślę. Już na dwójkę. Idziesz do kozy. A po co idziesz do kozy? U, koza. Co ty będziesz robić z kozą? Będziesz ją doić? Tak. Chyba, nie? Ilość mleka 100%, tak, to jest dojona. To było zeżarte przez te cholery. Dotarła. Okej. Okay. Na dzień dobry nie widzimy... Uuu, tutaj coś będzie dziwnego. O kurde, są jakieś jaki. Mam nadzieję, że to nas nie zaatakuje. Mamy tutaj wbić, tak? Jak tam, Xernias, się czujesz? Zatrucie pokarmowe poważne. A osiołkiem mogę sterować? On tak sobie będzie stał grzecznie. Osiołek śpi. Dobra. Bo reszta jak tam? Zmęczona trochę. Dobra, mimo wszystko. Zapiszmy. To jest jedyny moment, kiedy zapisuję na wypadek strasznych rzeczy. No to musi być jakaś zasadzka, nie? Ale tak te jaki mi trochę tutaj przeszkadzają. Czy one są złe? Czekajcie, fauna. Nie no, nie, raczej same z siebie nie są złe. Zasadzka. Co to jest? Pikinier? Jaki pikinier znowu? Przepraszam, co za pikinier? Dobra, spierdzielajcie tu do środka. Co to? A to jest ten taki mech, tak? O, w dupę. To my chyba nie damy rady z tym. Długodystansowa broń używana przez mechanoidy swoją nazwę zawdzięcza specyficznemu rodzajowi amunicji. Wystrzeliwuje pojedyncze pociski z świetną celnością, chociaż zadaje mniejsze obrażenie niż broń pulsacyjna, ma o wiele większy zasięg. A dowiemy się... Chociaż to tam było coś tam wyłączone? Czy że ja wyłączone mam? Ale wiemy, jaki to ma zasięg? Osiołka mi zabije? Bo jak mi osiołka zabije, to trochę będziemy... To coś robi? Nie wiem. Cernias niestety wolno się porusza. Dobra, no to jest ta lanca biomutacyjna. Generator efektu psi o ograniczonym zastosowaniu skręca i zmienia kształt mięśni celu, powodując jego przemianę w przerażające stworzenie. Ta lanca biomutacyjna została wykonana z odłamka mrocznej archotechnologii. Myślicie, żebyśmy zamienili to coś? Tego mecha tam? 4 ładunki to ma. Wyposaż sobie. O, okej. Okay. To ma taki mały zasięg? Czy po prostu dlatego, że jesteśmy w pomieszczeniu? Ruszyło się to coś, idzie na nas. Ty, to może dobrze. Wbijcie się tu do środka. To ma zmniejszą prędkość. Miło, że tego osiołka nie atakuje. Chcemy, żeby to... Już chyba lepiej, żeby właśnie to zamienić w coś tą lancą biomutacyjną. Zobaczymy, jak... Może się odsuńcie, bo ja nie wiem, czy on jakoś obszarowo nas... Nie, dobra, on tak bije.
Pozwólmy mu chyba, wiecie? Wiecie co, ja mu nawet pozwolę chyba wejść. Tak zrobimy. Raczej będzie musiał wejść, nie? Chociaż nie, on tutaj już zaatakuje Xerniasa chyba. Bo najlepszy, właśnie nie wiem jak... Nie, dobra, tutaj stańmy. No, podejdźmy. Podejdź tam. Tu przemierza? Nie, tam u nas przemierza, okej. Okay. Zaryzykuję, że jak to się... A, to takie... Nie może być celem pikiernia zwierzęciem ani człowiekiem. A, w dupę. Dobra, atakuj to. Myślałem, że coś tu będzie, co to było? Możemy coś z tym zrobić? Możemy tego się rozebrać? No, chyba nie można. No dobra, znaczy ogólnie ewidentnie tu coś jest. Ewidentnie nie chcielibyśmy tam wchodzić. Raczej. No i tak to tutaj, kurczę, trochę poza tą lancą to dupa, nie? No korci, żeby pójść sprawdzić, co tam się dzieje, tylko że Xerniasy jest ledwo żywy. Oni tu ogólnie wszyscy są zmęczeni. Wy już nie macie też pewnie... Ty masz jeżyny, ty masz jeżyny i ty masz jeżyny, czyli nie mamy jedzenia. Więc szczerze, powinniśmy stąd spadać. Bo to nie ma sensu. Kurczę, no to trochę problem, oni będą niedożywieni. Czy te grzyby chyba są do zebrania? Co z nich będzie? Jego rozmiar i żarzące się wypustki sprawiają, że przyjemnie się na niego patrzy. Umiera pod wpływem światła słonecznego. No możliwość zbioru, ale... Ale co zbierzemy? I? No grzyby po prostu, tak? Szczerze, tam raczej w tej jaskini są jakieś stwory zapewne. Gdyby nie to, że nie ma jedzenia i nie jej są zmęczeni, to może bym stąd poszł, no bo tu trzeba będzie naokoło. A nie, przejdziecie niby tędy. Ja to się przemoczycie, tylko dobra, idźcie tu. Raczej stąd będziemy spadać, no bo co tu, no tylko mówię, trochę szkoda. A chłopiec za ciężki ogólnie, nie da się, czy dałbym radę go przerzucić na... Się nie dowiem, ile on waży. Zobaczę później. No widzicie, jak Xernias idzie, jak taka pupa. A w sumie zapomniałem, że Tegas lepiej strzela. No to właśnie. Myślicie, że coś tu jest? Czy byśmy to widzieli w sumie? Nie, no byśmy to widzieli chyba. Czy możemy nie widzieć? Przydzielmy cię do leśnictwa. A nie, Xernias, tak, Xernias, tak. Weź to zbierz. Trochę to zajmuje, widzę. Ale nie, to chyba byś, to jednak byśmy widzieli. Tu nie ma czegoś takiego, przecież mgła wojny raczej. A co z tego będzie? Surowy grzyb. Możesz go wziąć? Weź surowy grzyb całość. Będziecie surowe grzyby żarli. Dobra, no to spadamy stąd. No co, w dupie tam z tymi jakami. Z jedzeniem nie masz takich problemów, że ja tu jeszcze z jakami się zabawiał. A siedzieć i tam szukać stali czy czegoś też nie ma sensu. Więc... Refojmruj karawanę i potwory wielkie, zapraszamy. Na dni żywności trochę dupa.
Pemikan. A nie, macie jeszcze pemikan niby, tak? Prosty posiłek, surowe grzyby, jeżyny. Zestawy medyczne, śpiwory, dobra, przedmioty. Ten pikiniar martwy, 56. Ej, ale damy radę go wziąć. Tylko, że podróż się przedłuży. No znajdą tam jakieś jeżyny, nie? Dzienne zbiory. Coś tam zjedzą, nie muszą być super odżywieni. Wyślij, no. Dobra. No, no to tego, bo tego chyba rozwalimy, to dostaniemy za niego komponenty, czy tam stale, czy cokolwiek. Albo chłop się obudzi, będzie w ogóle weselej. A, bo tutaj jakieś czopki przyszły śmieszne. Pemikany mają, pemikany, ja no nie będziemy ich bić. Chcieli tu przyjść, to... To bym pobił. Ale to już poczekamy na te gaska może. Żeby nie było. Chodź, przestań spać i weź to zrób. A później to porobisz. Bladacz, wszystko git? Wszystko git, dobra. No prawie zrobione. Prawie robi wielką różnicę, zdaję sobie sprawę. Ale tak już bywa. A po co wy tu wchodzicie? Proszę tu nie wchodzić. Dobra, ładnie. Później tu. Mamy dwie dodatkowe miejsca już na dzień dobry. A tu co brakuje? A, odłamek. No, no dobra, weźcie sobie. Mamy dwa odłamki, nawet trzy może. Tu są na pewno dwa. A nie, chyba już nigdzie nie leży. Jakiś tam gdzieś pozostawiony sam sobie. Ile mamy bioferytu? Stówka. A, to mogę przecież zrobić opancerzonego gula. Bo to potrzebuje 70 bioferytu. No właśnie. A, ten Vito nic nie robi? No może być myśliwym. A broń ma... A, bo on ma przebijacz. Sorry, Vito. Mój błąd. To weźmiesz sobie... strzelbę. A ty, Vito, drugi też musisz wziąć strzelbę. Bo ty straciłeś swoją strzelbę, jak tam padłeś. No i co? I czemu nieskończone? Panie Górski. To za niekończenie roboty. Tak nie wypada. Dobra, jedzenia jest. Tylko, że ty już robisz zwykłe jedzenie. No, ale to tu jeszcze poczekamy jeszcze z tym ryżem. Troszeńkę. Poszedłeś spać, okej. Okay. Bo mamy tu jeszcze zajączki, można popolować. Wióreczki, szczurki, szopka, lisa, indora. Wszystko co małe, można tam zapolować sobie. Jakiegoś jeleńka. No zrobicie to? Panie Górski, co pan robisz? I przenosisz. Te cholery jeszcze stąd nie poszły. Ej! O nie! Przedarli się, świnie! Świnie się przedarły! A te frajery rozwalą, jak są głodne. A te frajery. Tak, to się nie spodziewałem. Że tak frajery zrobią, to nie myślałem. Vito, ty śpisz, tak? To jest przydzielone do rzemieślniczych spraw. Białas i tak zwany. Karawana Vito nie ma już jedzenia. No i tam. Ile będziecie szli? Dwa dni. Kurczę. No ale dzienne zbiory macie 8 tam, to jest, podzielcie te jeżyny sobie, no. Przeżyjecie te dwa dni. Dojdą do nas niedożywieni po prostu, no co złego może się stać? Osiołka sobie zjedzcie najwyżej. Tylko, że wtedy nie doniesiecie tego pikiniera grubego. Te grube pikiniery są jak zwykle. To jak? To jeszcze daleka droga, ale mamy dużo drewna. I to jest dobra informacja, mówiąc całkiem szczerze. Nie wiem, czy sobie
No już dobra, zostawimy to drewno tutaj też, bo tam chciałem dorzucić, ale niech jest jak jest. Gdzie idziesz? No i to byśmy mogli w końcu zbunować. I to w takim razie tutaj dziurę zrobili, cholery jedne. Musiały. Jak to bywa. No z tym to jeszcze daleka droga niestety. To na pewno jest problem. Zwiększmy prędkość. Artiom, gdzie idziesz? Odłamy kłupku do wysypiska. Już nie masz co robić, Artiom. Ja ci... Wiesz, Artiom, ja ci mogę znaleźć zajęcie. Aha, bo ty masz, nie masz na jedynce budowania. Dobra, ja ci wyznaczę z powrotem budowanie na jedynkę, Artiom. Ile jeszcze będą szli? 1-6 dnia. No i jest problem. Czy ja mogę odpocząć, nie? Szukanie żywności jest dwa razy szybsze. Chyba odpoczywają. No mają jakieś... A surowe grzyby? To wzięcie sobie surowe grzyby. No co złego może się stać? A tu chyba mogę im powiedzieć, tak? Nie, to jest porzuć. Porzuć. Nie. No jakbym porzucił tego piki... Nie, no... Dadzą radę. Zresztą cały dzień jeszcze będą szli. Mówię, osła niech se zjedzą. Okej, okay, jest oficjalnie problem. No jeden dzień wytrzymają. Hey Finn, głód. No chciałbym dać Tegasowi trochę jedzenia. Ale macie jeżyny. Czekajcie, jak to tam... Nie to. To się jakoś tak dziwnie klika, nie? Nie to. To chyba tylko Witold ma te jeżyny, czy coś takiego. Czekajcie, gdzie ja to mogę... Czy to jest... Czy to wszyscy mają, czy tylko Witold? Niestety nie wiem, jak to sprawdzić. To chyba tego nie ma, co? No to jest postać, to są te rzeczy, rzeczy. To jest zdrowie, to jest archiwum. Nie mam pomysłu za bardzo, co zrobić. Nie mogę im kazać odpocząć? Nie, no mogę. Ale no... No ewidentnie nastrój będzie spadał. No mają te jeżyny. To nie rozumiem. Szczerze, tu nic kliknąć nie mogę. Nie, no to jest porzuć. Ale to tak wygląda, jakby tylko Witold miał te jeżyny. Chociaż tu jest dobry nastrój. Ale jest niedożywienie już, a jeszcze cały dzień będą szli. Może dlatego, że to jest karawana Vito. To nie wiem, jak to działa, no bo to jest karawana Vito i on tylko żre. No po co wy zbieracie te jeżyny, jak ich nie żerecie? A przyjdzie politykę? Nie, to jest używki. To nie. No nie, chciałbym tego porzucać. Wiem, żebym przyspieszył wtedy wszystko. Nie no, oficjalnie nie mam pomysłu, co zrobić. Nie za bardzo rozumiem. Wykop drży. A. Czekaj, tam chyba... No nie, no... Dobra. No jeszcze będziemy się tutaj z dziurą napierdzielać. Blada, czy jesteś najedzony? Jesteś. Dobra, wyjdź. No jest tak... Ubzuraliśmy sobie... Znaczy, tutaj ja stanę tym razem. Masz tu bladacz.
Vito, prawdziwy, jesteś głodny, ale może zdążysz zjeść. Skonsumuj. Artyom, chodź. Górski, ty się nie klepiesz. Tak zwany, chodź. No ten Vito może przyjść. I tyle, no. Vito niech zje. Narodziny mięso stwora. Dużo ich. Trochę dużo. Dobra, no bladarz będzie musiał to tankować. Vito, sorry, jednak nie zdążysz zjeść. Artem jest tu, tak zwany już jest tu, no i tyle. No, ty się nie klepiesz. Białas. Nie, ty jesteś wolny. Ty się nie przydasz w ogóle. To są te informacje. No ja nic tutaj się nie dowiem. Zapewne jestem ślepy i nie... Chyba, że dla... A! Dlatego, tak? Kurde. Surowe żreć. Trudno. Żreć surowe. To na pewno o to chodzi. A to głupie jest. To trzeba co wyprawę im zmieniać. Dobra. Mam rację, że teraz zjedzą? Nie wiem, bo teraz może bardziej się na tym skupię. Dobra, Artyom już nie jest. Czy ja mam rację? Tak, zjedli. Dobra. No to luz. Wkurzeni są oczywiście, że zjedli tam... A nie, nie ma nic, że... A ty prosty hełm masz skażony, o kurde. Ale nie ma nic, że zjedli surowe. Dobra, no to ogarnąłem. Sam ogarnąłem, nie musicie krzyczeć na mnie. A ten Vito jest strasznie powolny. Teraz tak, to jest palcokolec. Dobra, a gdzie są... No nie, na zwierzątka mi idą. Nie mówcie, że idą na zwierzątka. Jest trójkolec. Jest tylko jeden trójkolec, jak dobrze widzę. Więc chyba nie tak tragicznie. To ten, co się rozwala na kilka frajerstwa. No dobra, coś tam dostało. Tylko, że oni będą szli od góry. Znaczy, no właśnie, to jest problem, że nie strzelamy teraz. Było to rozwalić jednak. Albo z tego zrobić jaką wieżyczkę. To mi nic ostatecznie nie dało. Ty już stój, wiesz? Stój i strzelaj. Oni na ciebie lecą. Mój Boże. Tutaj. Bladacz. Dobra. Tam. Tego tam trudno bijcie. On jest... Tak jest useless. O Boże. Tego tu. Dobra. Bladacz. O, wstał już. To jest martwe? To nie. Dobra. Luz. Vito. Uwięź tego. Ten ma brak zagrożenia. No to luz. Gdzie tam kolejce potrzebuje ratunku? Aktualnie brak zagrożenia. Dzięki, bladacz, spisałeś się. A, ten jeszcze żyje. Górski, ty możesz uwięzić? To uwięź. Ej. Uwięź. Dobra. No, to ogarnąłem temat. Muszę pamiętać później, żeby im to zwrócić jakby. Więc ile jeszcze? 0,9 dnia, ale okej, no to już nic złego nie stanie z nimi tak na dobrą sprawę. Ale mamy już praktycznie godzinę materiału prawie że, więc myślę, że to dobry moment, żeby powiedzieć nara frajerzy. Udało się zdobyć nową broń, udało się przetrwać kolejny atak. Udało się... trochę się udało. W każdym razie, jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić i rozkomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!